Moja przygoda z naturalnym budownictwem zaczęła się 13 lat temu, kiedy żyliśmy w Walii i tam zafascynowało mnie budownictwo naturalne, bo ono jest wszędzie w Anglii dookoła, tam są stare budynki, które mają po kilkaset lat, ludzie wciąż w nich żyją i mieszkają. Nie były zniszczone przez II wojnę światową. I byłem na warsztatach Scoba u Kevina McCabe'a, który buduje domy, które ważą czasami po 2000 ton. To jest totalne, monumentalne budownictwo. Niestety trochę nie pasuje do naszego klimatu. Potem wybudowałem sobie ten mały domek w ramach nauki. On jest budowany z Scoba, kostek słomy i lekkiej słomy, lekkiej gliny. I okazało się, że kostki słomy to jest to, co pasuje do naszego klimatu. Robi się najszybciej, najwygodniej i najlepiej działa. Potem wybudowałem kilka budynków, własny dom. W międzyczasie zacząłem pomagać innym ludziom, jak zacząć z budownictwem słomianym. I w sumie się okazało, że doradzałem prawdopodobnie kilkudziesięciu osobom i dużo tych osób ma teraz domy słomiane. Były jedne takie wyjątkowe warsztaty, na których przyjechało chyba 6 osób i 3 osoby z tych 6 już mają domy słomiane. Także to była wyjątkowa statystyka. Od kilku lat zajmuję się tym profesjonalnie, buduję domy ze słomy. Mam dużo wiedzy, jeździłem też sporo za granicę, ponieważ skończyłem kurs trenerski budownictwa słomianego w Austrii. To jest taka specjalizacja 400 godzin u Herberta Grübera i Austriackiego Stowarzyszenia Budownictwa Słomianego. Także mam bardzo dużo wiedzy, lubię uczyć ludzi, lubię się dzielić tą wiedzą i przyjeżdżają do mnie teraz wolontariusze z całej Europy, z Australii, z Stanów też się trafiło, po to, żeby się właśnie uczyć ode mnie, ale ja się też bardzo dużo uczę od nich, bo mi się trafiają czasami takie perełki pod tytułem Camelo, który się okazał być tynkarzem i murarzem w budownictwie naturalnym z Australii, czy też dziewczyna ze Stanów, która robiła ciesielkę staroangielską. I taka wymiana doświadczeń, wymiana tej wiedzy, a nie tylko siedzenie w jednym miejscu i nie rozszerzanie tej wiedzy, jest o wiele lepsza i naprawdę bardzo ułatwia budowę. Ponieważ człowiek patrzy pod różnymi kątami na tą budowę, ja zawsze lubię kombinować i knuć, jak to zrobić prościej, szybciej, łatwiej, taniej. Czasami się naprawdę udaje i są takie rzeczy, które sprawiają, że dom słomiany, który inne ekipy budowałyby przez 2 lata, jeżeli się dobrze go zaprojektuje i się to wszystko dobrze dopieści, to można taki dom zrobić w ciągu 8-9 miesięcy. Także serdecznie Was zapraszam na ten kurs. Ja na nim opowiem podstawy tego, co powinniście wiedzieć, zanim zaczniecie budowę domu naturalnego.